12.32, kurier w samo południe, przenosimy się do Czech. Przed chwilą Lady Punky, ale w koło jest wesoło. Pytanie, czy wesoło jest za naszą południową granicą? To pytanie już stawiam Władimirowi Petrilakowi, czeskiemu dziennikarzowi, publicyście. Dzień dobry. Dobre poledne. Więc czy znamy już ostateczne wyniki piątkowo-sobotnich wyborów? Dziś komisja wyborcza miała je zaakceptować. Tak, komisja wyborcza zaakceptowała, z tym, że jeszcze musimy czekać na ewentualne protesty wyborcze. Tutaj też biegną terminy, które jeszcze są w toku, że tak powiem. I ewentualnie jakkolwiek policja, czy nie było żadnych zgłoszeń, jakichś wielkich naruszeń, były tylko dwa przypadki kupowania głosów w takich miejscowościach, gdzie mieszkały, jak to się mówi, niedostosowani obywatele, którym ponoć oferowano pieniądze za głosowanie na konkretne partie, ale są to dwa małe incydenty jak na razie, które nie mogą mieć zasadniczego wpływu na ostateczny kształt wyników wyborczych. Dwa incydenty na miliony głosujących to rzeczywiście niewiele, a co z incydentem pomiędzy premierem Andrzejem Babiszem i prezydentem Miloszem Zemanem? W niedzielę panowie spotkali się, już wiemy, że nie było misji utworzenia nowego gabinetu. No w ogóle to spotkanie jest owiane wielką tajemnicą, ponieważ trwało 40 minut, miało trwać godzinę. Premier Babiś jakby sprzecznie z obyczajem nie wyjechał, nie wyszedł do dziennikarzy w ogóle i nie wjechał główną bramą do zamku siedziby prezydenta Lany, ale wjechał bocznym wejściem, tylnym wejściem, w ogóle nie spotykając się z dziennikarzami i nigdy nie przemówił do tej pory na temat tego spotkania, tylko że się odbyło. I Nie ma co się dziwić, bo raczej Andrzej Babiś niechętnie by odpowiadał na pytania dziennikarzy, szczególnie w kontekście Pandora Papers, tam jego nazwisko pojawia się. Tam jest jeszcze jeden element, który wytłumaczę, bo w niedzielę po tym spotkaniu, tuż po tym spotkaniu z premierem Babiszem, prezydenta karetka pogotowia zawiozła do Centralnego Szpitala Wojskowego w stanie bezwładnym. I przecieki mówią o tym, że prezydent premiera widział, ale że z nim nie mówił w ogóle. Że już był w stanie złego zdrowia i musiała go zabrać karetka do szpitala, gdzie teraz jest podobno jego stan jest stabilizowany. A prezydent jest bardzo istotną postacią, jeżeli chodzi o ten scenariusz wydarzeń powyborczych, bo to on mianuje nowego premiera, on zwołuje posiedzenie nowego parlamentu, ma na to 30 dni, więc tutaj pewne sprawy są w zawieszeniu związane z tym kalendarzem powyborczym. Jeżeli chodzi o Pandora Papers, to prawdopodobnie prezydent by o to Babisia nie pytał, bo no on go jednoznacznie preferuje, kibicuje mu. I jest to sprawa z 2009 roku, jak Babiś argumentuje, wyciągają na mnie jakieś stare sprawy, które są zupełnie zgodne z prawem. I tu faktycznie ta sprawa konkretnie chodzi o zakup chyba 19 nieruchomości we Francji, różnych wil na Wybrzeżu Azurowym. Prawdopodobnie była legalna, ale wszyscy się zgadzają, że wielce nieetyczna. I Babiś to robił jeszcze w czasie, zanim wszedł do polityki. To jest jego argumentacja, więc nie ma to nic wspólnego jakby z jego obecnym statusem premiera i polityka. Ale cóż, polityka też bywa legalna, a nieetyczna, czyli wprost. Tak. Premier Babiś nie łamał prawa, ale i odpowiednio obchodził, aby zapłacić jak najmniej podatków. No to o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że inaczej powiem. Że jest przedsiębiorczy. Że jest bardzo drapieżny przedsiębiorczy i sprytny. On powiedział, że to mu doradziła Agencja Nieruchomości, takie postępowanie w tym 2009 roku. Ale świadczy to też o tym, że obecnie premier Babiś jest przedmiotem dochodzenia amerykańskich i francuskich, bo te firmy offshore miały swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych, we Francji, które dokonywały tego skomplikowanego zakupu, a tak, żeby nabywca został anonimowy, to te organy fiskalne i policyjne prowadzą już dochodzenie w tej sprawie, więc może mieć kłopoty we Francji i w Stanach Zjednoczonych. No tak, bo warto zaznaczyć,
warto tak, zaznaczyć, że chodzi o kwotę 15 milionów euro. To nie są jakieś tam drobne domki czy mieszkania, ale pałacyk pod Cannes czy nieruchomości na francuskiej Rivierze. Tak jest, dokładnie 15 milionów dolarów lub euro, teraz euro. Nie pamiętam, przepraszam, euro, a dolarów było chyba 19 milionów. To jest potężna suma i tam w związku z tymi dochodzeniami się pojawia sformułowanie podejrzenie prania pieniędzy, nie brudnych, ale prania pieniędzy, ponieważ właśnie te pieniądze były anonimizowane. I tu zachodzi zawsze podejrzenie, że coś jest nie tak. No cóż, tym będą się zajmować prokuratorzy również w Stanach Zjednoczonych, ale wróćmy jeszcze do tych wyborów, bo niespodzianka, jeżeli chodzi o Czechy. Dla nas, dla Polaków to może być szok, ale pierwszy raz po 89 roku do parlamentu w Izbie Poselskiej nie będzie przedstawicieli komunistycznej partii Czech i Moraw. Oraz do niedawna mocnej partii socjaldemokratycznej, czyli w parlamencie po raz pierwszy od 89 roku nie ma żadnej formalnie lewicowej partii, bo co innego jest to, jak to z to lewicą i prawicą wygląda faktycznie, ale naprawdę komuniści po raz pierwszy od swojego powstania w 1921 roku, wiąże się okres II wojny światowej, nie będą w parlamencie, bo przed wojną ta partia była też bardzo mocna i licznie reprezentowana w parlamencie czechosłowackim. Po wojnie oczywiście wygrali wybory, w 1946 ostatnio wolne, no potem wiadomo, była ich dyktatura, ale od 1989 roku zawsze zasiadali w parlamencie i to dosyć w licznej obsadzie, która się w ostatnich latach zmniejszała, ale teraz po raz pierwszy nie pokonali progu wyborczego. Tak samo jak lewicowa socjaldemokracja, więc podobna sytuacja jak w Polsce poprzedniej kadencji, gdy nie ma żadnej lewicy w parlamencie. To prawda, jak trzyma się prawica w parlamencie czeskim? No tu jest trudna sprawa, bo oczywiście komentatorzy lub lewica, która poniosła klęskę, no to mówią, że teraz obecny skład parlamentu jest prawicowy i że przyszły rząd będzie prawicowy, ponieważ już wiemy, kto ma większość i kto najprawdopodobniej utworzy rząd. Ale z tą prawicowością no to jest kwestia dyskusyjna, że tak powiem. Ponieważ w koalicji rządowej znajdzie się na przykład partia Piratów, a to jest progresywna lewica, jak najbardziej. Lewica w tym sensie nowoczesnym, europejskim, która promuje, nie wiem, związki jednopłciowe, współdzielony majątek. Też anarchizująca niejako. No lekko tak, konfiskatę pustych mieszkań i tak dalej, więc, ale oni akurat, to jest też ciekawe, mimo że na wiosnę wyglądali, że to jest najsilniejsza partia opozycyjna, dotychczas opozycyjna, to Piraci w ostatecznym rachunku mają tylko 4 posłów w 200-osobowej izbie. Dla nich te wybory zakończyły się klęską. W takim to jest razie kolejny wielki przegrany. A, czy już wiemy, czy Andrzej Babiš będzie, czy nie będzie premierem? Sam Andrzej Babiš już w dniu ogłoszenia tych wstępnych wyników wyborczych uznał, że przegrał, pogratulował zwycięzcy, ale w jego retoryce i w retoryce członków jego partii, ważnych polityków, wciąż dominuje to, że na skutek skomplikowanej ordynacji wyborczej mają jego ruch ANO, najliczniejszy klub poselski, 72 posłów i posłanek. Podczas gdy zwycięska tak naprawdę koalicja SPOLU, to znaczy wspólnie, to jest partia ODS, niby prawica, Chadecja, centrum i TOP 09, liberalowie, centroprawicowi, ma tych mandatów 71, mimo że procentowo zdobyli najwięcej, ale na skutek właśnie tej skomplikowanej ordynacji, która została a propos zmieniona w tym roku w konsekwencji decyzji Sądu Konstytucyjnego, to mają 71 mandatów, ale razem z drugą koalicją mają wygodną większość 108 mandatów i oni już zadeklarowali zaraz w sobotę, że razem utworzą rząd i nie będą o tym z nikim innym negocjować, o powołaniu rządu. Czyli jest jednoznacznie dane i to Babiš uznaje, że
mamy już de facto nową koalicję rządową, ale przepraszam, jest kwestią czasu, kiedy ten rząd technicznie będzie mógł powstać. To może potrwać aż do początku następnego roku, albo może być wcześniej, właśnie w związku z indyspozycją prezydenta również. No tak, a nad polityką polsko-czeską wisi cały czas sprawa kopalni Turów, sprawa sądu, arbitrażu właściwie Komisji Europejskiej, właściwie TSUE. Polscy politycy jednym słowem wręcz mówili, po wyborach w Czechach to się wszystko poukłada, na pewno dogadamy się z Czechami. Jak pan myśli, czy to będzie takie proste? Myślę, że ta nowa ekipa będzie bardziej otwarta na porozumienie, aniżeli ta obecna. To wynika z wieloletniej obserwacji po prostu tej kultury politycznej, jaką reprezentują poszczególni aktorzy sceny politycznej w Czechach. Może to być łatwiejsze, może to być bardziej, że tak powiem, obliczalne ze strony Czech, ale zanim dojdzie do tego, że oni będą mieli tą pozycję negocjatora, no, to może potrwać. Więc chyba teraz najlepiej po prostu te negocjacje zawiesić. Dziękuję serdecznie za to słowo. Władimir Petrilak, czeski dziennikarz, publicysta, był gościem Kuriera w Samopołudnie. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Godzina 12.53. My dziś kibicujemy Polsce, oczywiście w meczu Polska-Albania. To kolejny krok, który mam nadzieję przybliży nas w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Za krokiem krok, a o tym za 3 minuty porozmawiam z Grzegorzem Milko.